Szeliga, że był nazwisko Szeligi, Tańculi, Tarzana, tam jakiegoś ziomka z Off Island. Jesteśmy na gali Prime Show, jest z nami Damian Stifler z Duńczyk, który miał stoczyć walkę z Soroko, ale właśnie. Czekałeś chyba do ostatniej chwili. Mhm. Spotkaliśmy się tutaj na korytarzu w przerwie pomiędzy walkami. No i cały czas nie byłeś pewien, czy Soroko się pojawi. W końcu się nie udało. Czy wiesz, co się mogło wydarzyć? No stworzył, nie? No co się mogło wydarzyć? Czyli uważasz, że po prostu przestraszył się starcia z tobą? No wiesz, było tak, że o 16:30 mieliśmy próbę, tutaj przyjechałem i wtedy się dowiedziałem, nie? Że zaczęli mi mówić ludzie, ty przecież Soroko nie chce walczyć, nie? Że się boi, nie? No i pojechałem specjalnie do niego do hotelu, no i go nie było w pokoju, no potem tylko dowiadywałem się, że był widziany tutaj, potem był kontakt z jego dziewczyną i tyle, nie? Czyli jadąc do hotelu chciałeś go przekonać, żeby jednak przyjechał na walkę? No tak, nawet wiesz, wziąłem, poszedłem do recepcji, przedstawiłem się jako Adam Soroko, dali mi klucz zastępczy jego pokoju, wszedłem i wiesz, nie było, były jego rzeczy, ale nie było jego, nie? A dziewczyna? Co z nią wtedy? Też jej nie było w pokoju, nie było, tak? Nikogo nie było, był pusty pokój, nie? A w ogóle widziałeś to nagranie, na którym Kas już podobno szukał rywala na trybunach dla ciebie, zastępczego? Nie. Bo takie pojawiło się w internecie, co ty o tym sądzisz? W ogóle wyszedłbyś do walki z byle kim? Nie, no z byle kim, no nie, bo na przykład, wiesz, ktoś mi tam mówił, żeby z warszawskim Dresikiem, to w ogóle, wiesz, no bez sensu w k***, nie? Bo warszawski Dresik tutaj się pojawił na gali, no, ale ty, w ogóle była taka propozycja, odmówiłeś jej, czy... Znaczy, ktoś mi tam proponował, nie że włodarzy, tylko ktoś tam, nie? Ale no. Czyli w ogóle nie słyszałeś o żadnych takich planach na zastępczą walkę? Nie, no poza słyszałem tym... o Szeliga, że był nazwisko Szeligi, Tańculi, Tarzana, tam jakiegoś ziomka z Off Island. Ale ostatecznie jak, to było tak, że ty nie chciałeś z nimi walczyć, czy... Bukmacher się nie zgodził. Bukmacher? No, no z tego co słyszałem to tak. Okej, okay. I jakie są teraz twoje plany? Chciałbyś dążyć do tego starcia z Soroko, czy po prostu zamyk... Nie, nie ma sensu, bo wiesz, że znowu bym nie przyjechał, wiesz, ja już tyle się w ogóle, wiesz, nie martwiłem, tylko tyle, wiesz, stresu miałem, że w ogóle, wiesz, czy on przyjedzie na tą walkę, że tam był jakiś tam problem z wyrokiem, nie? Potem, wiesz, teraz znowu to samo tutaj w dniu gali, no masakra, nie? A widziałem, że tam tejpowałeś się, robiłeś rozgrzewkę, cały czas wierzyłeś w to, że jednak się pojawi? Tak, no bo potem już ktoś mi tam powiedział właśnie z organizatorów, że już jedzie, nie? No i co chwilę było coś tam, tu jest kontakt z jego dziewczyną, potem się urywa, tak, no i w końcu, wiesz, mamy koniec gali, nie? I nie ma Soroko. Taka była właśnie informacja w pewnym momencie, że on się jednak pojawi, że ta walka się odbędzie, a potem nagle była przerwa w studiu i okazało się, że walka jest odwołana twoja, Soroko. No tak to wyglądało też tutaj, nie? A czy myślisz, że mógł mieć na to wpływ jakiś czynnik taki zewnętrzny, typu działanie osób trzecich, czy raczej po prostu się przestraszył? Nie, no raczej się przestraszył, nie? No kto mu zabronił? Przecież dla niego to była mega szansa, nie to, że on by został za to pieniądze, nie? Wiesz, mógłby dalej tutaj sobie działać w tych free fightach. On sam powiedział, że przecież to, co teraz zarobi, przeznaczy na adwokata, który go uratuje przed więzieniem, nie? On teraz stracił wszystko, nie? A jaka jest twoja przyszłość? Czy dalej będziesz próbował walczyć w Prime? Może jakaś inna organizacja? Dalej zostajesz we Freak Fightach? Znaczy wiesz, bardzo znaczy no, chcę walczyć, bo to jest spoko, nie? Znaczy wiesz, no teraz nie wyszła walka, ale na przykład włodarze powiedzieli, że tutaj obiecali mi, że otrzymam całą garzę, więc zajebiście, nie? No i tutaj wiesz, fajnie się zachowali, tam powiedzieli, że tam są zainteresowani kolejnymi walkami, no i zobaczymy, komu przedstawią, nie? Dla mnie jest najważniejszy rywal po prostu, nie? Właśnie miałem się dopytać, co z garzą, ale to już powiedziałeś, że pieniądze no. Normalnie otrzymasz. A słyszałeś z kolei, co z garzą Soroko? Zapewne jej nie otrzyma. No na pewno nie, no za co? Nie? Pewnie dostanie jakieś grube kary jeszcze, nie? Czyli myślisz, że nie dość, że nie zyskał na tym, że będzie mógł sobie wynająć lepszego adwokata, to jeszcze można na tym stracić finansowo? No tak, no i wiesz, no i on, no teraz, no teraz jeżeli to co jest prawda, co on mówi, no to dla niego jest nieuniknione więzienie, nie? Masakra, nie? Przez sam sobie teraz niszczył życie. No to dzięki bardzo za rozmowę, myślę, że to wystarczy. Gorący komentarz po gali Prime Show MMA, gdzie Stifler miał zawalczyć z Soroko, ale do tego starcia nie doszło.